Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest w internecie hymn wojowników Maryi. Pokażę, jak go zagrać. Ze słuchu spisałem nuty i chwyty. Proszę bardzo. Można sobie zeskanować. 3, 4. Każdy będzie mógł zagrać. Może to iść na całą Polskę. Tak. Są nuty. Sam je spisałem. I rozpoczynamy lekcję. To jest w formie lekcji, w formie próby. Jeszcze na koniec pokażę rozrysowane chwyty na gitarę. Ale to na końcu. E-dur to jest tak. Cis-mol, A-dur i H-dur. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa jedzie nasza droga. Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne, o życie wieczne. Zakochani w Maryi i pod jej sztandarem chcemy do Chrystusa iść przez życie całe. W modlitwie nasza moc przeciwko złym duchom, przeciwko szatanowi i jego pokusom. Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi. Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wjedzie nasza droga. Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne, o życie wieczne. Tak, może jeszcze refren na koniec. Tak, sam refren. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wjedzie nasza droga. Z różańcem w dłoni wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne, o życie wieczne. I tak jak mówiłem, E-dur, A-dur, Cis-mol, H-dur. Tu jest jeszcze A-dur też to samo, ale w formie takiej prostszej. To jest te barowe. I tu chwyty mam. Akurat, bo to są chwyty te ogólne do wszystkich, ale można znaleźć. A-dur, to co mówiłem, te prostsze. To już znalazłem. A może inne też się przydadzą. Tu jest H-mol, ale nie ma cis. Wystarczy ten układ przesunąć. Dwa progi dalej będzie cis. Bo to jest H-mol, to jest tak. C-mol tak, a cis-mol tak. Wszystko się przesuwa pół tonu. Więc mamy dwa progi dalej i będzie cis. E-dur tutaj mamy tak.
jest H-dur takie prostsze, ale E-dur. A jeśli chodzi o H-dur takie też z całym palcem, to zaraz pokażę. Tu jest F-dur, nie? I wystarczy to wszystko przesuwać, tak jak tu jest. To zaraz pokażę. F-dur, G-dur, A-dur i H-dur. O, całymi tonami. Tak, półtonami. F-dur, Is-dur, G-dur, Gis-dur, A-dur, B-dur, H-dur i C-dur. No tak jak na klawiaturze. No to byśmy mieli. Tu numery palców jeszcze mam. Numery palców jeszcze mam też pokazane. O, tu jest fismol, taka ciekawostka. Dobrze. I jeszcze chciałem pokazać, kochani, portret Maryi. Drukowałem słowa i ten portret też mi się wydrukował. Zobaczcie, jak człowiek jest piękny przy Maryi. Dziś widziałem w kościele ludzi, jak wychodzili. I przyszła mi do głowy taka myśl. Kto by robił krzywdę kościołowi i ludziom tym, którzy chodzą i czują się tam szczęśliwi? To można przyrównać tego, który robi krzywdę, tak jakby wszedł do nieba i robił krzywdę tym aniołom, którzy grają na panflutę, na fletniach pana, na cytrach, harfach, lirach, organach. I by zrobił im krzywdę. I aniołom, którzy śpiewają. To cóż Pan Bóg by mu zrobił? Cóż Pan Bóg mógłby mu zrobić, temu krzywdzicielowi? Według mnie zamieniłby się w proch. Zamieniłby się w proch. Dlatego chroń mi ludzi, którzy chodzą do kościoła. Zobaczcie, jak wygląda twarz Maryi. Ta mi się wydrukowała razem z tą pieśnią. Tak chwilę ją przytrzymam przy mnie. No. Tak przytrzymam. I na koniec, ostatni raz. Spodoba mi się ta pieśń. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa idzie nasza droga. Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem walczymy na kolanach o życie wieczne, o życie wieczne. Dziękuję.